Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Detroit. Kontynuujemy, bardzo ciekawy chapter mamy w tej chwili, Connora, jeżeli dobrze pamiętacie. Naszym ostatnią rzeczą, która nam zostaje, to znaleźć Jericho, aczkolwiek zanim się to stanie, to musimy jeszcze porozmawiać sobie z Amandą. I tutaj po raz kolejny mamy jakiś taki dziwaczny właśnie system tego, że pogoda w tym całym ogrodzie zaczyna troszeczkę odzwierciedlać to, co się dzieje, może w umyśle, a raczej w AI Connora, a może w świecie, a może to jest totalnie randomowe i nie ma żadnego związku, ale wydaje mi się to zbyt mocno zaplanowane, żeby nie miało mieć jakiegokolwiek związku. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. I thought Kamsky knew something. I was wrong. Maybe he did. I'm not a unique model, am I? How many Connors are there? I don't see how that question pertains to the investigation. No tak. Sorry, przepraszam. Why did Kamsky leave Cyberlife? What happened? It's an old story, Connor. It doesn't pertain to your investigation. I saw a photo of Amanda at Kamsky's place. She was his teacher. I expect you to find answers, Connor. Wszystkie te odpowiedzi są kurde takie, że zmierzam ku defektyzmowi. Have you experienced anything unusual recently? Any doubts or conflicts? Do you feel anything for these deviants? Or for Lieutenant Anderson? I don't know what you're talking about. I don't feel anything. You know that. Are you suggesting that I've been compromised? No. No, of course not. No. I troszeczkę z tego wybrnęliśmy. Faktycznie ten tekst o tym, jak to wiecie. You're off the case. The FBI is taking over. What? But we're onto something. We just need more time. I'm sure we Hank, you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide. And the android returns to Cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. Ale czy na pewno? Whoa! Hank, what are you doing? Jezus Maria. Something I should have done a long time ago. Listen, take a few days to think it over. There's no rush. I thought enough about it. I'm tired of going through the motions. There's nothing keeping me here, not this case. Not my partner. I don't belong here anymore. Okej, tego się nie spodziewałem. To zdecydowanie takiej opcji przedtem nie mieliśmy okazji zobaczyć. Ale czy dalej będziemy mieli... No właśnie, przeprowadzić dywersję, żeby zatrzymać Perkinsa. Cholera jasna, co ja tutaj takiego mogę zrobić, żeby przeprowadzić dywersję do zatrzymania Perkinsa? Jezus Maria, jak ja mam to zrobić? L1, no L1! Czy on mi zasugeruje coś, co ja mogę zrobić? Mogę wykorzystać tego ziomeczka tutaj, tylko w jaki sposób? To jest dobre pytanie. Nie wiem, gra ewidentnie sugeruje mi podejście tutaj. Albo nie, albo wejście bokiem. Dobra, ja tutaj chyba dalej mam dostęp, tak więc podejdźmy tam bliżej do niego. Mam jeszcze troszeczkę czasu. Minuta 38, to chyba powinno podziałać. Może go po prostu wypuścimy na przykład. Schakuj. Ojojoj, co to się stanie? Patrzcie, teraz mamy inne podejście. Przedtem to po prostu Hank nam pomógł i rozpraszał chyba tego gościa, żebyśmy mogli wejść na dół. A teraz tak, cały posterunek będzie przejęty tym ziomeczkiem. Ha? Okej. On zacznie spieprzać. He's escaping! Stop him! O
Boże, jedyny, jak gościu tam się... Jezus, w jaki paralityczny sposób on tam się rzucił. Dobra, tamten jest totalnie rozproszony. Gdzie jest biurko Hanka? O, to jest biurko Hanka. Dobra, okej, to się udało zrobić potajemnie. I szybko do archiwum. No taki mam zamiar, Jezus Maria, dawaj. Wow, okej, to jest troszeczkę bardziej stresująca sytuacja niż poprzednio. Nie mamy żadnego wsparcia, tutaj jesteśmy na własną rękę, a napędza nas praktycznie tylko nasza jakaś własna wewnętrzna potrzeba rozwiązania tej sprawy. Nasze właściwie programowanie, bo nie możemy tutaj już mówić o żadnych... Hey, Connor. Oh, shit. I'm talking to you, asshole. Where are you going? Wouldn't any plastic pricks around here, or did anybody tell you? I've been removed from the case. I'm going to register the evidence in my possession, and then I'm going to leave. Good. Łyknie to? Be careful on your way back. Androids have a tendency of getting themselves set on fire these days. O proszę! Patrzcie na pana macho! Ale dobra, udało się. Chyba tego samego argumentu użyłem poprzednio, tak więc nie jest źle. Schodzimy na dół i teraz czas na przeszukiwanie dowodów. Tylko proszę państwa, teraz problem się troszeczkę komplikuje, gdyż nie mam już Simona. Nie mam już sposobu na to. Nie wyciągnę tych informacji na temat położenia Jerycha w taki sam sposób, jak wyciągnąłem je poprzednio. A więc użyjmy tego panelu. Odblokujmy to wszystko, co posiadamy. Hank's password. Ha. What would a hard-boiled, eccentric police lieutenant choose? O, to hasło akurat pamiętam. Jebane hasło. Pięknie. Obviously. Kurde, i takie pozytywne podejście, aż mi żal, co się teraz po prostu będzie działo. No dobra, okej, zebraliśmy trochę rzeczy, zebraliśmy trochę tych dowodów. Ja chciałbym się troszeczkę pobawić. Co ja dam radę tutaj z tego wszystkiego wyciągnąć? Zbadaj wskazówki, żeby zlokalizować Jerycho. Dobra, najpierw tutaj. Zbadajmy, co się tutaj znajduje. Mamy rzeźbę, ale rzeźba to nam chyba niewiele informacji da. Tutaj dupens. Ale co jeszcze? Nagranie Markusa średnio nam pomoże. Dziennik! Może ten dziennik w jakiś sposób pomoże? Tylko, że byłby taki problem, że ha! Jest zaszyfrowany, ale co jeżeli? Poprzednio pamiętacie? Potrzebny klucz deszyfrujący, no właśnie. Poprzednio połączyliśmy się z nim, żeby dowiedzieć się czegoś. Dobra, nic więcej tutaj nie mamy. Dobra, czas do tego odejść. No dobra, zostaje jedna informacja w takim razie. Rupert może nam zdradzić, jak odszyfrować to, co on ma tam zaszyfrowane. Czy to jest on? To jest chyba ten Rupert, nie? Tak. Dobra, analizowanie biokomponentów potrzebne do ponownego uruchomienia. 9164X. Dobra. 9164X tylko jest potrzebne. Dobra, tego trzeba zbadać. Co on ma w sobie? Damy radę od niego wyciągnąć ten biokomponent? To jest potrzebne. Ale on będzie miał 9164X, tak? Tak, mamy. Dobra, można to wziąć od niego. Weź. Dobra, akcja jest, kurde, stresująca, ponieważ lecimy tutaj na bardzo małej ilości czasu. Trzeba się, kurde, wyrobić. Włóżmy to do tego. Reaktywacja. Możemy go przebadać i czytać z niego klucz deszyfrujący do książeczki. Dzień dobry. Your diary, Rupert. You encrypted it. I need to know what you wrote. No chyba nie mamy tutaj za bardzo innej opcji, jak po prostu przeskanować mu pamięć. Do góry. R2. Kwadracik. Okej, ten nie był zbyt rozmowny, w żadnym stopniu. Haha, mamy, proszę bardzo, odszyfrujemy teraz ten. Ale zanim się zabierzemy za ten, ciekaw jestem... A nie, bo ja ich będę musiał, kurwa, uruchamiać ponownie i tak dalej, za dużo roboty. A to jest ciekawe, czy dałbym radę właśnie z niej odczytać, potrzebne do ponownego uruchomienia. 6755W. W sumie i on też mógłbym uruchomić. Mamy troszeczkę czasu, pobawmy się. 6755W. Ten nie ma tego komponentu. Jezus Maria, to jej koleżanka w takim razie będzie miała ten komponent chyba. Przeanalizujmy ją. Mamy czas, pobawmy się. Myślę, nie można ponownie uruchomić. Ale ona ma jakieś pewnie sprawne. 6755W. Dobra, wyciągnijmy to z niej w takim razie. X. Oh, brutalnie. No troszeczkę nie było widać, co on tam wyciąga w ogóle. Ciekawe jestem, czy ta będzie widziała bezpośrednio, gdzie jest Jerycho. Wcisnęliśmy jej to w pępek. I teraz... Aktor grający Connora przesłuchuje swoją żonę. Where's Tracy? Tracy's not far away.
I can take you to her. But first, you have to tell me how to find Jericho. I remember you. Ooh, chyba jej nie przekonamy. We could have escaped. I'm free. But you killed us. Ajajaj. Dam radę przeskanować jej teraz pamięć? I'd rather be dead than live without her. Jezus Mare, to jest dopiero mocna miłość. Skanuj pamięć! Spróbuję ją oszukać. O Jezus Maria, ją też dam radę oszukać. Możemy jej moduł głosu. Delikatna szyja. Oderwij głowę! O! O Boże! Jezus Maria. Oderwij? A nie, odczep po prostu. No tak, przecież androidy, kurwa, tak działają. Dobra, dobra, dobra. To jest bardziej interesujące niż odszyfrowywanie, kurde, dziennika. Jezus Maria. Free? I promise. Tell me where Jericho is. Give me your hand. To jest popieprzone. R2. Nie, to co my, to jest tak absolutnie amoralne. Jericho odkryte. Jezus Maria. What's happening? Tracy! Looks like someone's been snooping around. Oh shit! Get the alarm! Now! A co, my już uciekliśmy? Jesteśmy bezpieczni? Chyba tak. Mam nadzieję, Jezus, jak teraz mnie... Nie, mamy to! Ja jebie, to było brutalne, tak absolutnie po prostu po bandzie. God damn it! Connor ominął Perkinsa, no to jest ten sam outcome, bo zlokalizowaliśmy Jericho, tutaj są dwa wyjścia. Obstawiam, że da się, no nie, no jak nie zlokalizujemy Jericho, to w ogóle bieda lekka, bym powiedział. No ale poszliśmy zdecydowanie inaczej niż poprzednio. Przedtem, jak widzicie, we wrogu publicznym było tutaj ciało Simona, bo on tam zginął. Uruchomiliśmy go, podszyliśmy się pod Markusa, oszukaliśmy go i dostaliśmy, kurde, zlokalizowaliśmy Jericho. A teraz było brutalnie. Ciało androida Carlosa, no na pewno też by się to dało jakoś wyciągnąć od kogoś innego, chociaż niekoniecznie. Patrzcie, tutaj ten Carlos, jego ciało nie prowadzi chyba do żadnych sensownych wniosków, tak mi się wydaje. No to było hardkorowe, usuń głowę wspólnika, oszukaj Tracy, to było pojebane, to było totalnie pojebane względem tego, co zrobiliśmy poprzednio, udawaliśmy głos. Tutaj głowę podstawiliśmy kobiety, którą ona kochała, kurwa mać. Ale widzicie... Gdyby tutaj część z tych, gdybym nie znalazł dziennika, jest opcja, żeby tutaj byłoby po prostu zero dowodów. Ale to trzeba by naprawdę grać jak totalny dzban, żeby to się nie udało. Ale szalone to było, naprawdę. Bardzo podobny był taki mniej więcej outcome, ale egzekucja tego, wykonanie było pojebane. No dobra, jedziemy, możemy sobie pogadać tutaj? No siema, samochód idzie automatycznie, ona chyba zadowolona, że nam pomaga. Możemy tam na Alice spojrzeć, ona sobie śpi, jak miło. No dobra, a coś tutaj? Użyj. Niech gra muzyka. Teraz mogę z tobą porozmawiać? Bardzo cicha jazda. Nie jestem fanem takiej cichej jazdy. Zawsze mam wrażenie, że ktoś ma do kogoś jakieś wąty. Albo ja wtedy mam wrażenie, że kurde, jestem mało entertaining osobą, ponieważ jadę z kimś w ciszy. Nie wiem, jestem trochę popieprzony. Hospitals and schools are closing. Water cuts, blackouts and network failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. How about some music instead? God damn. No dobra, no jakby ja chciałem newsy oglądać, ale jedziemy samochodem i w sumie nie mamy o czym gadać, żadnych opcji dialogowych nie mam. Jak się za okno spojrzę, to mogę o czymś pogadać? Nie, mogę się spojrzeć po prostu za okno. No tak, policja jeszcze wszędzie. We're almost there.
Ciekawe jestem, jak wiele androidów byłoby w stanie się ukryć i nie być rozpoznanym, jeżeli tylko usunęliby sobie diodę, będąc defektami, i przebrali się na przykład. Oczywiście, oni mają tam sposoby skanowania, ale co, każdego mieszkańca skanują i sprawdzają, czy jest androidem, czy człowiekiem? Jak widzą diodę, to pewnie wiecie, od razu... A co, jak cosplay ktoś robił androida na przykład? No to wtedy gorzej. No dobra. O, siewam już trochę. Ojejejej. A little further on that way, there's a large freighter called Jericho. When you get there, find Marcus, he will help you. The last bus for the border leaves at midnight. You absolutely have to be on it. You'll be safer on the other side. It's not much, but it's a start. My brother lives in Ontario. I've given you his address. He'll be able to hide you until things calm down. You're a very brave little girl, Alice. You deserve to be happy. Thank you for everything, Rose. Let me know when you make it over there, all right? And be careful. Take care of them. Powinien powiedzieć teraz takie for sure, no, man, nigga. Dobra, idziemy w takim razie. Tutaj nie ma wiele do roboty na tej trasie. Zazdroszczę trochę Rose, ponieważ ona jest człowiekiem i nie ma takich zmartwień. Ona sobie teraz po prostu pojedzie do domu i tyle. A, no ale dobra, pożegnałem się z Rose, zlokalizuj Jericho. Ja troszeczkę się pytam, taki mały plot hole, nie wiem, czy to jest wytłumaczone, czy można jakoś racjonalnie do tego dojść, ale ja od początku myślałem, że ona nam pomoże przekroczyć granicę, ale ona nam po prostu mówi, że o, autobus jest tam, czyli jakby taka typowa ta informacja była troszeczkę. No proszę, i mamy, sprawdź symbol. A z drugiej strony mamy... Tak naprawdę jej pomoc ograniczała się do tego, że ona nam powiedziała, żeby pójść do Markusa i nas zawiozła tutaj. Tylko skąd ona wiedziała, że Markus będzie w stanie wykonać dla nas fałszywy paszport? Czy tam fałszywe dokumenty ogólnie, które pozwolą nam przejść przez granicę? I jak ona była znana z pomagania androidów, zawsze takim pomagała? Przecież dopiero parę dni temu Jericho tak naprawdę się rozkręciło tutaj. Czy ona wiedziała od Jerichu od dawna i po prostu gdyby Markus nie wszedł do akcji i gdyby nie zrobił tego rozpierdolu, to ona by nam zaoferowała po prostu: ty, no znam tam miejsce, gdzie możecie pójść i siedzieć i będziecie bezpieczni. Też nie do końca pomoc. Kara od razu przyszła do niej z intencją przekroczenia granicy i ucieczki do Kanady i takiego raczej bardziej zaawansowanego bezpieczeństwa. Tak więc summa summarum, nie wiem. No dobra, tutaj mamy cholerę androidów, ciepłe miejsce to chyba oczywistym pierwszym celem jest dojście do tamtego ogniska. Alice to jest w ogóle non-stop zimno, gdzie nie pójdzie, jest jej zimno. Poprzednio nie oglądałem telewizji, ciekawe jestem, co to mówią teraz. Following the android crisis and the neutralization of all military androids, American forces in the Arctic have been forced to withdraw, leaving the way clear for the Russian army. But according to some sources, the Russian forces also seem mysteriously to have withdrawn. Ooh. The Kremlin has made no comment for the moment, but it is quite possible that the Russian army has been confronted with a similar crisis among its own androids. Oh, proszę. The chairman of the United Nations, Douglas Cromwell, has called for the organization of an international conference on the status of the Arctic. In any case, the danger of a third world war seems to have been ruled out for the moment. There was a veritable groundswell. Aha. Czyli z jednej strony oddaliło się zagrożenie III wojny światowej, ponieważ nie ma już takiego napięcia pomiędzy Rosją a Ameryką, ale z drugiej strony jest przejebane, ponieważ jest totalne napięcie wewnątrz kraju, jednego i drugiego. No już chyba mniej więcej słyszeliśmy, znaczy prowadzi to chyba do tego samego. Dobra, podejdźmy z Alice z powrotem pod tamto ognisko zatem, żeby ona się mogła ogrzać, usiąść.
How do you feel? I'm hot and cold at the same time. Stay with her. I'll try to find this Marcus. The last bus is in 2 hours, and the terminal's on the other side of town. We haven't got much time. We'll leave as soon as we have passports. Carol, there's something I have to tell you. It's about Alice. We'll have lots of time to talk on the bus. I'll be back. Stay with Alice. Jedna jest tutaj interesująca kwestia w ogóle. Dotyczy ona właśnie... Oj, mamy Conora. Dotyczy ona... Kurwa, czego? O, tak się zacząłem zastanawiać. Czy androidy... Ty, tam była właśnie Kara, która tutaj cały czas się rozgląda. Nie zwraca na siebie niczyjej uwagi. Dobra, ona się odwróci w końcu, ja sobie stanę tak. Ona w pewnym momencie się odwraca na drugą stronę i się robi troszeczkę bezpieczniej. Już tutaj rzadziej zerka, jeśli w ogóle tak naprawdę, bo ona wyszukuje przywódcy... No, Markusa wyszukuje. W ogóle ona chyba nie do końca jest pewna, jak Markus tak naprawdę wygląda. Nie zwracaj uwagi, nie wiem, jak to mam dokładnie rozumieć. Cóż, jesteśmy androidem i trudno tak naprawdę... Znaczy, no dobra, okej, moglibyśmy zwrócić na siebie uwagę, bo nie jesteśmy, kurde, defektem. Tak więc nie jestem pewien, czy oni by tak szybko nas odkryli. A tego nie czytałem? O, proszę. Wszystkie androidy mają zostać prewencyjnie zniszczone. Oczy całego świata zwróciły się ku Detroit. Na jednym z placów miasta rozlegał się kolejny etap brutalnych rozruchów. Wydarzenie spotkało się z ostrą reakcją prezydent Warren, która zarządziła masowe wycofanie androidów z całego kraju. Zostaną one zebrane i przekazane do centrów demontażu. Wszystkie androidy mają zostać prewencyjnie zniszczone. Agencje bezpieczeństwa zgadzają się z Warren i wzywają zachowania spokoju, podkreślając, że defektyzm... dotyczy tylko niewielkiego ułamka maszyn, reszta będzie niszczona na wszelki wypadek. O! Dopóki nie poznamy przyczyny wystąpienia błędu. Ha! Kolejny artykuł. Zamieszki androidów w Detroit. Tysiące androidów atakują cywili. No to troszeczkę przegięte. Nikt nie atakował cywili. Walczyliśmy tylko z policją. A, w końcu stróże prawa otworzyli ogień. Kilku świadków twierdzi, że policja dzielnie stawiała w obronie... Ha! God damn! Dobra, no, poczytaliśmy sobie. Kara już troszeczkę przestała zwracać na nas uwagę. A teraz możemy przeanalizować to, co się dzieje tutaj. Na środku. Z tego, co pamiętam, to jest ważna rzecz teraz do zrobienia. Tutaj. Chyba ta. Spójrz. Zaminowany statek? Podejrzane. Dokąd mam teraz iść w ogóle, bo nie jestem do końca pewien. Na górę? Znajdź przywódcę defektów, nie zwracaj na siebie niczyjej uwagi. Ja mogę wejść sobie tutaj na górę, tylko czy powinien... Aha, no tak! You're looking for something. You're looking for yourself. Powalone troszeczkę jest, wiecie co? Powalone troszeczkę jest to, że nie naprawili tej Lucy. Że ona została w takim stanie, w jakim jest tam w tej chwili. Dlaczego? Trudno troszeczkę powiedzieć. Mieli chyba sposoby, chyba że ona jest takim typem osoby, która powie: nie jebać mnie, naprawcie innych, inni są ważniejsi. O tak, zdecydowanie. No jako Markus poprowadziliśmy maszyny, androidy, jako kurde... totalnie gotowe na rzeź, na mordowanie, że nie boją się przemocy. A tu mamy Markusa, ewidentnie załamanego chyba nad całą tą sytuacją. Are you Marcus? I'm with a little girl and another android. There's a bus leaving for the border in less than 2 hours, and we need passports. No, Detroit's under curfew. There's soldiers everywhere. They're rounding up all the androids and sending them to camps. Maybe you should stay here a while. Maybe you're right. You might be safer here until things calm down. One of our people used to work in the State Department. He has electronic passports he can easily modify. I'll have him get them to you. Thank you. You said you're with a little girl, right? You know that humans hate us. Why are you protecting her?
She needs me. And I need her. It's as simple as that. Widać w Markusie totalne cierpienie, że on się wewnętrznie absolutnie nie zgadza po prostu z tym, jak się tutaj postępuje. A, nie, tutaj mam zejść na dół. Te bomby tutaj naprawdę są niepokojące. Znaczy, ja bym zrozumiał teraz, kiedy mamy agresywne podejście, ale za pierwszym razem też, kurde, cały ten statek był zaminowany. Kiedy my mieliśmy pokojowe zamiary... Uuu, shit, boy. Pamiętacie, jak mówiłem? Jaki folder leżał na ziemi? The Perfect Child. Czemu ktoś miałby chcieć, kurde, chcieć androida dziecko? To jest dla mnie niezrozumiałe trochę. You knew from the beginning. You just didn't want to see it. She wanted a mom. And you wanted someone to care for. You needed each other. Does it make? Do you love her any less now that you know she's one of us? Alice loves you, Kara. She loves you more than anything in the world. She became the little girl you wanted, and you became the mother she needed. Forgetting who you are to become what someone needs you to be. Maybe that's what it means to be alive. Jakby ciekawe jestem, czy Alice jest defektem. Zdecydowanie mam wrażenie, że powinna być, ponieważ te emocje, które ona przeżywała w domu, no spowodowały raczej na pewno dość hardkorową reakcję z jej strony. A z drugiej strony, tutaj w ogóle coś jest do zrobienia jeszcze. A to ta gazetka? Tak, chyba tylko ta gazetka. Ta, to walić to. Z drugiej strony, czy jakby android zaprogramowany na bycie dzieckiem właśnie tak by się zachowywał? Czy ona przejawia jakieś objawy defektyzmu? Tego nie jestem pewien, ale chodźmy z nią porozmawiać. To jest dość ważna rozmowa. Something wrong? Czy Alice jest świadoma, że ona okłamuje nas? Yes. Forever. Spokojnie, ludzie. Jeżeli chodziło o relacje Alice i Kary, to od początku miałem zamiar przeprowadzić ją w taki sposób. Nie chciałem, nie, po prostu totalnie nie pasowało mi robienie z Kary i Lutera jakichś takich oschłych skurwysynów, że ona po prostu tą Alice odrzuci i zostawi. To mi nie pasowało, ale inaczej chciałem, żeby wyglądał cały przebieg tej ich historii. I niestety zasmucę was, kończymy w tej chwili odcinek. Dlaczego? Wyjaśnię wam i to po prostu naraz. Czeka nas naprawdę skomplikowana akcja, jak spojrzycie zresztą na schemat rozdroża, to jest niesamowicie długi chapter z dużą ilością quick time eventów i z dużą ilością scenek, które można po prostu spieprzyć. Tak samo, kurde, jest tutaj rozdroża dla Connora, są ogromne schematy, zresztą tak samo dla Kary. Ja powiem jedno, nie chcę tego spieprzyć, przyznam się, jestem po prostu zmęczony. Odcinek ma 28 minut, więc jest to akceptowalna długość. Troszeczkę to się inaczej oczywiście rozkłada, całą resztę tego chaptera i też kolejne, czyli Night of Seoul, noc rozgrzeszenia jakoś tak, noc duszy, rozegram sobie w kolejnym odcinku najprawdopodobniej, a ostatni odcinek potem nadejdzie, kiedy będzie ten jakże wielki pojedynek o Detroit. Jak to będzie wyglądało, jestem totalnie ciemny, ale mam parę planów, jeżeli chodzi o Karę, jeżeli chodzi o Markusa i Connora tutaj i jak najbardziej chciałbym je poprawnie zrealizować. Tak więc chcę do tego doprowadzić. No i co? No i tyle w sumie. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i widzimy się w kolejnym. Pa, pa.